pośle, zapraszam pana posła Piotra Cieślińskiego, klub Platforma Obywatelska. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Uzasadnienie do projektu ustawy jest perfidną, nieudolną manipulacją i ohydnym kłamstwem. Opinie, które dołączyliście państwo do projektu, są dla was druzgocące. Prawdziwym celem tego koszmarnego pomysłu jest wycięcie w pień członków rad nadzorczych Funduszu Ochrony Środowiska i zastąpienie ich swoimi Pisiewiczami. Niestety, Pisiewiczami, pani poseł. W sposób oczywisty ten karkołomny bubel, pani poseł, legislacyjny jest sprzeczny z artykułem 15 ustęp 1, artykułem 16 ustęp 2 oraz artykułem 165 ustęp 1 i 2 Konstytucji, której nie szanujecie. Moje pytanie brzmi następująco. Czy w procesie uwłaszczania państwa i obywateli przez PiS nie byłoby prościej, gdybyście zmienili ordynację wyborczą tak, aby wójtów, burmistrzów, marszałków mianował nie kto inny, a sam pan prezes, przepraszam, pan premier, co w sensie konstytucjonalnym nie różniłoby się w niczym od sytuacji obecnej. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, co do zgodności projektu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, to jest z artykułem 15, 16 i 165 Konstytucji, należy zobaczyć, co następuje. Zgodnie z artykułem 400 ustęp 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu artykułu 9 punkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Odwołanie do artykułu 9 punkt 14 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wojewódzkie fundusze są samorządowymi osobami prawnymi utworzonymi na podstawie odrębnej ustawy w celu wykonywania zadań publicznych należących do sektora finansów publicznych. Jednocześnie artykuł 400 ustęp 3 Prawa Ochrony Środowiska stanowi, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, czyli nie są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez samorząd województwa w celu wykonywania zadań województwa. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Takie rozwiązanie odpowiada m.in. stanowisko sądów administracyjnych NSA w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 roku. Istotne, nie będę tutaj tego czytał, bo to są dość długie wyroki, ale jeżeli trzeba będzie, to przekażę państwu na piśmie.